W tym filmie przybliżę Państwu tematykę diagnostyki laboratoryjnej zakażeń SARS-CoV-2. Podpowiem, jakie badania wykorzystuje się do potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jak działa test genetyczny Euro Real-Time SARS-CoV-2 i co właściwie wykrywa, czy metoda RT-PCR ma jakieś ograniczenia w rozpoznawaniu zakażenia nowym koronawirusem oraz na jakim etapie infekcji badania genetyczne mają największe znaczenie. W obecnej sytuacji epidemiologicznej najbardziej istotne dla zahamowania rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa jest jak najszybsze wykrywanie infekcji. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta, czyli NAAT. Do technik amplifikacji kwasu nukleinowego zaliczamy metodę RT-PCR, która jest powszechnie stosowana w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2. Testy genetyczne oparte o metodę RT-PCR pozwalają na detekcję wirusa nawet przed upływem 7 dni od momentu zakażenia, czyli jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych. Badania genetyczne najwyższą czułość uzyskują między 7 a 14 dniem od kontaktu z SARS-CoV-2, czyli wówczas, gdy pacjent ma już pierwsze objawy zakażenia. Materiałem do badań są wymazy z górnych dróg oddechowych i lub próbki pobrane z dolnych dróg oddechowych, np. aspiraty przestrzawicze oraz popłuczyny oskrzelikowo-pęcherzykowe. Zaletami takiej diagnostyki bezpośredniej opartej o metodę RT-PCR są możliwość otrzymania wyników dodatnich przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych, możliwość otrzymania wyników dodatnich również u pacjentów, u których zakażenie przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo, niskie ryzyko wystąpienia reakcji krzyżowych, oczywiście przy odpowiednim doborze starterów do reakcji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o badaniach w kierunku nowego koronawirusa, wejdź na stronę www.cov2.pl. Jak działa test genetyczny Euro Real-Time SARS-CoV-2? Materiałem do badania genetycznego jest wymaz z górnych dróg oddechowych. Pierwszym krokiem jest izolacja RNA wirusa z próbki pacjenta według instrukcji dołączonej do zestawu do izolacji. Następnie przystępujemy do wykonania oznaczenia. Test Euro Real-Time SARS-CoV-2 oparty jest o reakcję odwrotnej transkrypcji, czyli proces przepisywania jednoniciowego RNA wirusa na dwuniciowy cDNA. Jest to pierwszy etap reakcji. cDNA jest w dalszej kolejności powielane w reakcji PCR. Ostatni etap to detekcja w czasie rzeczywistym dwóch zdefiniowanych, wysokospecyficznych obszarów genomu wirusa SARS-CoV-2 przy użyciu fluorescencyjnych znaczników. W przypadku testu Euro Real-Time SARS-CoV-2 oba regiony genetyczne wykrywane są równolegle w pojedynczym biegu testowym, co znacząco skraca czas oczekiwania na wynik. Test Euro Real-Time SARS-CoV-2 jest szybki i łatwy w wykonaniu. Umożliwia wykonanie oznaczeń dla 100 próbek, czas oznaczenia to 80 minut, a wszystkie niezbędne do wykonania oznaczenia odczynniki są zawarte w zestawie i są gotowe do użycia. Każdy zadaje sobie teraz pytanie, czy w moim laboratorium genetycznym mogę wykonać taki test? Tak, test Euro Real-Time SARS-CoV-2 jest kompatybilny ze standardowym wyposażeniem laboratorium genetycznego i można go wykonać za pomocą najczęściej wykorzystywanych w pracowniach termocyklerów. Wykrywanie materiału genetycznego nowego koronawirusa za pomocą testu Euro Real-Time SARS-CoV-2 opiera się na strategii podwójnego celu. Oznacza to, że w jednej reakcji analizuje się równolegle obecność dwóch sekwencji genetycznych genomu wirusa SARS-CoV-2. Są to dwa regiony, ORF1AB i N-gen. Co nam to daje? Strategia podwójnego celu zapewnia nam najwyższą czułość i specyficzność badania. Zastosowanie analizy dwóch sekwencji zapewnia wyższą czułość badania w porównaniu do badania pojedynczych sekwencji. Dodam jeszcze, że próg detekcji testu Euro Real-Time SARS-CoV-2 to jedna kopia na mikrolitr.
Ponadto taka konstrukcja testu to krok w stronę przyszłości. Umożliwia wykrywanie obecności wirusa nawet w przypadku pojawienia się nowych wariantów genów. Gdy mutacje wystąpią w miejscu wiązania startera lub sondy jednej sekwencji docelowej, materiał genetyczny wirusa można nadal wykryć za pomocą drugiej sondy zawartej w teście skierowanej do drugiej sekwencji. Regiony ORF1AB i N-gen są wysoko swoiste dla SARS-CoV-2. Badanie genetyczne oparte o detekcję wysokospecyficznych sekwencji zapobiega reakcjom krzyżowym z innymi ludzkimi koronawirusami 229E, OC43, NI63, SARS czy MERS. Zastosowanie wybranych przez Euroimmu sekwencji skraca czas badania, wystarczy tylko jedna reakcja na próbkę. Dla porównania niektóre testy ze względu na niższą czułość oznaczenia wymagają przeprowadzenia aż 3 reakcji na próbkę w celu otrzymania wiarygodnego wyniku. Dodatkowo test Euroimmun Euro Realtime SARS-CoV-2 został wpisany na listę WHO. Materiałem do badań RT-PCR jest RNA izolowany z wymienionych wcześniej próbek. Wysoka jakość próbki RNA jest warunkiem koniecznym do otrzymania wiarygodnego wyniku. Nieprawidłowe pobranie próbki, preparacja i przechowywanie materiału genetycznego mogą prowadzić do otrzymania nieważnych lub nawet fałszywych wyników. Ponadto ze względu na wysoką czułość analityczną metody RT-PCR należy zwrócić szczególną uwagę i upewnić się, że składniki zestawu testowego oraz próbki pozostają wolne od zanieczyszczeń. W celu zbadania ewentualnej kontaminacji kluczowe jest stosowanie kontroli negatywnych zarówno na etapie ekstrakcji, jak i reakcji PCR. Zestaw testowy Euro Realtime SARS-CoV-2 zawiera zintegrowaną kontrolę wewnętrzną określającą poprawność przeprowadzonej ekstrakcji RNA, ewentualną inhibicję PCR oraz poprawność procesu amplifikacji. W zestawie znajdziemy również kontrolę dodatnią SARS-CoV-2, która jest wykorzystywana jako zewnętrzna kontrola w każdym przebiegu testu. Zgodnie z zaleceniami WHO, diagnostyka bezpośrednia oparta o metodę RT-PCR jest podstawowym narzędziem służącym do diagnozowania zakażenia SARS-CoV-2. Badania te mają najwyższą czułość w początkowej fazie infekcji, czyli jak już wspominałam na początku, między 7 a 14 dniem od kontaktu z patogenem. Po upływie około tygodnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych, czułość diagnostyki molekularnej w zakażeniach SARS-CoV-2 stopniowo maleje z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nałąku dróg oddechowych. Wówczas pacjent może otrzymać wynik ujemny badania RT-PCR pomimo toczącej się infekcji. W tej późniejszej fazie infekcji kluczowe znaczenie zaczynają odgrywać testy serologiczne wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2, które wydają się być idealnym dopełnieniem metody RT-PCR. Wydłużają czas umożliwiający przeprowadzenie wiarygodnej diagnostyki. Rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta. Już dziś można wykonać takie badanie za pomocą testu Euro Realtime SARS-CoV-2, którego zaletami są równoległe oznaczenie 2 sekwencji wirusa SARS-CoV-2, co znacznie zwiększa czułość badania. Detekcja specyficznych dla nowego koronawirusa regionów genomu, co zapewnia wysoką swoistość badania, zapobiegając dodatkowo reakcjom krzyżowym. Szybkość i łatwość wykonania testu z użyciem ogólnodostępnego wyposażenia laboratorium genetycznego. Wiarygodność, czyli niezbędne certyfikaty CE oraz IVD. Jeżeli mają Państwo pytania związane z tym tematem, zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Dodatkowo materiały źródłowe wykorzystane do stworzenia tego filmu są podane w opisie poniżej. Warto również zasubskrybować kanał Euroimmun Polska. Dzięki temu otrzymają Państwo powiadomienia o naszych nowych filmach dotyczących diagnostyki laboratoryjnej.